Mgiełka szczęścia unosiła się nad ulicami i co jakiś czas zatrzymywała przed nazwami ulic w Aninie, osiedlu dzielnicy Warszawa Wawer. – Jak dużo się zmieniło od 1155 roku. Kiedyś nie było ulic oznaczonych nazwami – powiedziała Mgiełka do profesora Słoneczko, który spacerował z żyrafą o imieniu Poznanie. Kiedyś wszystko było inne. Rozumiem, że pamiętasz, jak było kiedyś. To dobrze, rozumiem, że teraz też jest dobrze, powiedział. Oczywiście ludzie potrzebują coś innego poznać i znać i dlatego tak się dzieje. Wszystko się tak zawsze w życiu dzieje. To, co masz poznać, wyznacza to, jaka rzeczywistość będzie oraz jak jest, powiedziała Mgiełka Szczęścia. Rozumiem. Tak wiem. Skąd przybyłaś? Zapytał profesor słoneczko. Przybyłam z dawnych czasów, co jakiś czas tutaj przybywam, badając, czy ludzie żyją szczęśliwi od czasu, gdy został tutaj właśnie w tym miejscu założony kamień węgielny szczęścia. Wtedy to była wieś. Dzisiaj w tym miejscu, gdzie wkopano kamień. Węgielny wygląda tak, jak to widzicie, ale kiedyś było inaczej. A jak ma prawo być inaczej, to ludziom podpowiadam, co mają zrobić i jak, by szczęście im przewodziło. Cała ta Ziemia, na której znajduje się stolica Królestwa Bajkowy Świat o nazwie Miasto Słońca, wibruje szczęściem. Ziemia tak to ma powiedziała Mgiełka Szczęścia. Skoro ziemia tak ma, to pewnie są ludzie szczęśliwi, powiedział profesor Słoneczko. Dzisiaj rano podzieliłam się na małe giełki szczęścia i wszystkie poleciałyśmy do pozostałych osiedli w dzielnicy Warszawa-Wawer, czyli do stolicy Królestwa Bajkowy Świat o nazwie Miasto Słońca. Zadawałyśmy spotkanym mieszkańcom pytanie: Co to jest szczęście? Co jest dla nich szczęściem? Jak im się tutaj żyje? Powiedziała Mgiełka Szczęścia. Co odpowiadali? Zapytał profesor Słoneczko, przypominając sobie miejsce w kopania kamienia węgielnego. Różnie. Jedni mówili, że szczęście jest wtedy, gdy mają dobrych przyjaciół, zdrowie i dobre samopoczucie. Inni mówili, że szczęście to radosna i spełniona rodzina. Jeszcze inni mówili, że to zdrowie i spokój rodziny oraz gdy jest bezpiecznie, czy rodzinę mieć dobrze poukładaną, ruch, spacery, czy dużo drzew. Hm. Każdy miał prawo gdzieś to szczęście otrzymać, to pięknie. A zatem wszystko jest w porządku, powiedziała mgiełka szczęścia. A może tylko tak mówili, a było inaczej? Powątpiewała żyrafa o imieniu Poznanie. Ja im wierzę, dobrze im patrzyło z oczu, czuję, że mówili prawdę, powiedziała Mgiełka Szczęścia. To wypełniłaś to, po co przybyłaś, pewnie wrócisz do przeszłości, to znaczy tam skąd przybyłaś, powiedział profesor Słoneczko, przypominając miejsce, gdzie się spotkali. Tym razem z wami zostanę. Chcę żyć z tymi, którzy chcą być i są szczęśliwi, oraz mają prawo do tego zmierzać, nawet jak są w drodze. Jestem słowem szczęście, przedstawiła się i zobaczyli ją w pełnej krasie. A dlaczego do tej pory przybywałaś tylko co jakiś czas na inspekcję, a teraz chcesz zostać? zapytała Żyrafa o imieniu Poznanie. Zaprosiły mnie do zamieszkania w stolicy królestwa Bajkowy Świat wszystkie słowa, które używacie każdego dnia. Czy wiesz, że szczęście przynosi zdrowie, jeśli je masz? Szczęście buduje też talent, gdy jest ustawicznie utrzymywane w naturalny sposób, to znaczy krok po kroku, doprowadzane wszystkie słowa, jakie używasz do szczęścia. Powiedziało słowo szczęście. Tak, wiem. To miło, że przyjęłaś zaproszenie. Raduję się, że jesteś z nami. Dziękuję w imieniu też wszystkich, powiedział profesor Słoneczko. Bardzo proszę. Ja też jestem szczęśliwa i dziękuję za zaproszenie mnie tutaj, powiedziało szczęście. Przekażę Twoje podziękowanie, powiedział profesor Słoneczko, uśmiechając się szeroko.